Witam serdecznie, kochani, i zapraszam na kolejną prognozę już w roku 2023. Szczęśliwego nowego roku. Niech spełniają się Wasze życzenia, niech spełniają się Wasze marzenia. Niech rok 2023 będzie dla Was dobry, a energia tego nowego roku 2023 będzie zupełnie odmienna, dlatego że, jak już wiecie, w roku 2023 Pluton po 240 latach będzie przechodził do znaku wodnika, Saturn będzie przechodził do ryb, Jowisz do znaku byka, ale także pierwszego Wenus jest w połączeniu do Plutona. W Sylwestra Księżyc przechodził także Urana i Słońce stoi w kwadracie do Chirona, czyli czeka nas naprawdę bardzo dużo intensywnych wydarzeń i radykalne zmiany w naszym życiu. Jednocześnie Mars i Merkury jest w biegu wstecznym, a to oznacza, że należy zacząć powoli, wstrzymać się z wszelkimi aktywnościami do połowy miesiąca, zacząć spokojnie, najlepiej zastanowić się, co chcesz zmienić w swoim życiu, co chcesz osiągnąć, co jest Twoim priorytetem i niestety liczyć na to, że nie będzie wszystko tak, jak sobie ustalisz. Że możesz oczekiwać niespodzianek, opóźnień, postojów, czyli potrzebujemy wszyscy cierpliwości. Słońce, Merkury, Wenus i Pluton znajdują się w znaku Koziorożca. Teraz przekonamy się naprawdę, na kogo możemy liczyć, kto jest lojalny, kto jest wierny, na kim możemy polegać, kto chce dookoła Ciebie może tobą manipulować, czy też uzależniać, czy też może jesteś w jakimś konflikcie z najbliższym otoczeniem. Kto w tym czasie zawiedzie twoje zaufanie, czy też działa za plecami, musi z tymi planetami, które znajdują się aktualnie w znaku Koziorożca, czyli z Plutonem na Wenus, z Merkurym i ze Słońcem, liczyć na to, że będą wyciągane konsekwencje lub ty sam będziesz wyciągał konsekwencje. Szczególnie w relacjach wszelkiego rodzaju potrzebujemy w styczniu z Wenus, z Merkurym, z Plutonem i ze Słońcem w znaku Koziorożca odpowiedzialności, zaangażowania, poczucia bezpieczeństwa i gotowości ze strony obu, z obu stron właśnie objęcia tej odpowiedzialności. Na początku, gdy Wenus znajduje się na Plutonie, będą wyciągane niestety na światło dzienne bardzo trudne tematy i mogą to być z jednej strony życzenia, tęsknoty, których nigdy nie wypowiedziałeś, mogą wyjść niestety na jaw także tajemnice, czy też sekrety, czy tematy właśnie uzależnień wszelkiego rodzaju, na przykład emocjonalne, uczuciowe, czy też finansowe. W pozytywnym przypadku może tutaj dojść do intensyfikacji jakiegoś związku, czy też wzmocnienie jakichś więzi. W negatywnym sensie, w opozycji jeszcze planet do Lilith, która znajduje się na końcu znaku Raka i będzie w tym miesiącu przeskakiwała, tak? Czyli tutaj jest Lilith. Zobaczcie, dokładnie stoi w opozycji do Plutona i do Wenus. Mogą się pojawić niestety takie tematy jak zazdrość, dużo tematów strachu, lęku, walki o władzę w danej relacji, czy w danym związku, czy w danym układzie, ale także kto tu rządzi, co tu rządzi, co rządzi daną relację, brak zaufania. Brak miłości. Niestety nie jesteśmy w stanie uleczyć plutonicznymi energiami czy metodami, i to jest na przykład kontrola czy manipulacja. Jednocześnie z Merkurem w biegu wstecznym w znaku Koziorożca trzeba się przygotować na to, że będą bardzo intensywne rozmowy, abyśmy dotarli do sedna problemu i rozwiązali te problemy. W partnerstwach, czy chodzi tutaj o miłość, o związki, czy też o pieniądze, czy też o profesję, wszyscy będą trzymać się faktów, trzymać się realu i żądania. Szczególnie uwaga, w pierwszym tygodniu mogą być sformułowania w formie ultimatum lub też wykorzystana jako broń w dyskusjach i w sporach. Teraz dopiero z planetami w znaku Koziorożca poczujemy, gdzie
i od kogo możemy czuć się uzależnieni i które związki są naprawdę dobre, a z których trzeba się będzie uwolnić. I miesiąc, ponieważ aż trzy planety, czyli i Mars, Merkury i Uran, zatrzymują się i będą wyruszać w bieg prosty, niestety to nie będzie łatwe. Będzie się bardzo dużo zmieniać w tym miesiącu, ale z Plutonem w ogóle jest trudno coś zakończyć, dlatego że jest dużo bardzo intensywnych powiązanych emocji czy też uzależnień. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe czy bankowe, czy podwyżki cen na przykład wszelkiego rodzaju, także możemy być w pierwszym tygodniu i w drugim tygodniu skonfrontowani z obciążeniami czy z roszczeniami finansowymi. Pierwszy tydzień jest trudny, jeżeli chodzi o finanse i trzeba szczególnie w tym pierwszym tygodniu liczyć, że jeżeli chodzi o konfrontację z osobami, z którym na przykład jesteś coś dłużny, czy też wiele osób może się pokazać z takiej strony bardzo bezkompromisowy. Mars i Merkury jest retro, czyli nie reaguj od razu, daj sobie czas na wszystko, zastanów się, jak działasz, zdefiniuj swoje wartości, ale także przemyślałabym, co naprawdę teraz potrzebuję, a bez czego mogę się w ogóle obejść. W związkach przydałoby się sprawdzić lub będzie omawiane, co jest wnoszone w daną relację, co ty wnosisz, co partner wnosi, jak podzielone są obowiązki, jak podzielone są te odpowiedzialności, ale także całość w relacjach zawodowych domaga się równości i sprawiedliwości, dlatego że 3 stycznia Wenus opuszcza już znak koziorożca i będzie przechodzić do rewolucyjnego wodnika, który kocha wolność, który kocha niezależność i tematem wolności w związkach wszelkiego rodzaju, ten temat wolności, czy też niezależności, czy stworzenia swojej przestrzeni będzie bardzo ważny przez następne 3 tygodnie. Pełnia Księżyca wypada 7 stycznia we wrażliwym znaku raka i tutaj będą omawiane i wyjaśniane przede wszystkim sytuacje emocjonalne, rodzinne, uczuciowe. W domu może trzeba będzie coś przeorganizować, może będzie trzeba pozamykać pewne tematy, może trzeba będzie pożegnać jakieś osoby, jakieś uczucia lub też te osoby czy uczucia będą same odchodzić. Ale także może chodzić o konflikty, nieporozumienia i pomyśleć o sytuacji zabezpieczenia na przyszłość. Aspekty Urana będą nam pomagały, pełnie omówię w osobnym wideo. 12 stycznia Mars, planeta energii, planeta działania, wreszcie po długich miesiącach wyrusza w bliźniaków bieg prosty i od tego momentu wszyscy się uaktywnią. Dobrze zrobi ten, kto swoją całą energię przeznaczy teraz na przyszłość i zadania w przyszłości. Zamykajcie to, co było. Nie wracajcie do tych tematów. Starajcie się może, myślę, że takie podsumowanie roku 2022, który był trudny dla wielu osób, będzie trwał do końca stycznia. Nie koncentrujcie się jednak, nie dawajcie energii temu, co było, tym starym historiom, ale swoją energię przeznaczajcie na swoją przyszłość. 18 stycznia także Merkury w znaku Koziorożca wyruszy w bieg prosty i teraz będzie można już planować długoterminowo, teraz będzie można się koncentrować na najważniejszym, teraz będzie można stawiać priorytety, zarabiać pieniądze i stworzyć plan w pełnym spokoju, skupieniu, potem dopiero przechodzić do akcji, ponieważ gdy Merkury się zatrzyma, musicie w tym dniu liczyć się także na opóźnienia czy trudności w komunikacji wszelkiego rodzaju, bowiem 18 także Słońce będzie przechodziło Plutona i razem z tym aspektem niestety poruszone są bardzo trudne, bardzo niepiękne
tematy, które były do tej pory zakryte. 18 te nieprzyjemne kwestie razem ze Słońcem w koniunkcji do Plutona, można by powiedzieć, że trwa taki proces odnowy i zamykania brudnych tematów z przeszłości, czy też tematów, które do tej pory były nie rozwiązane. Z tym aspektem, czyli ze Słońcem w koniunkcji do Plutona, można by było pomyśleć o zmianie swojego życia, o radykalnej zmianie, o odbudowie i zastanów się nie tylko, co jest Twoją wartością, ale z czym i z kim teraz się identyfikuje, i może jest już czas najwyższy, aby przejść dalej i odejść od towarzystwa, od ludzi, od relacji, które są trudne, które są uzależniające, które są ograniczające. Z Plutonem niestety, jak wiecie, jest coś za coś. On nie jest niczyim przyjacielem, a jego energia na ostatnich stopniach znaku koziorożca i w następnym roku będzie przychodził do rewolucyjnego wodnika jest naprawdę trudna, a nawet bym powiedziała destrukcyjna. 21 jest nów księżyca w znaku wodnika i ten nów jest punktem kulminacyjnym w styczniu, ponieważ nawet zwrotnym, dlatego że społecznie i osobiście w znaku wodnika z Lilith, która teraz będzie znajdowała się w znaku lwa, energia tego nowiu ma bardzo buntowniczy charakter i wzywa nas nie tylko do obudzenia, do spełnienia, do wyzwolenia, ale oporu przed niesprawiedliwością, czy też niesprawiedliwym traktowaniem. Może być tak, że w świecie mniejszości czy społeczeństwa, które są uciskane, będą żądać równości przeciw dyskryminacji i niesprawiedliwości społecznej. Radykalne postawy, tematy nietolerancji mogą pogłębić się w społeczeństwach, ale także w domu czy też w rodzinie, gdzie tego brakuje. I trzeba się spodziewać, że w świecie można oczekiwać niestety bardzo trudnych wydarzeń. Ta energia tego buntu wodnikowego pogłębi się masowo od marca, już od marca 2023, kiedy Pluton przejdzie do znaku wodnika. Posłuchajcie proszę sobie wideo na rok 2023, jest zrobione dla wszystkich znaków zodiaku. Link umieszczę u góry. Dodatkowo zapraszam na warsztaty w Mielnie 4-5 lutego, gdzie będę konkretnie omawiała, co się zmieni w naszym życiu od roku 2023 do 2044, jeżeli chodzi o życie, jeżeli chodzi o zarabianie, jeżeli chodzi o profesje, jakie profesje będą istniały od następnego roku i czego potrzebujesz. Zapraszam serdecznie, link umieszczę w wodniku. Wracamy do tematu. Nów w znaku wodnika namawia nas do przemyślenia swojej postawy jako osoba indywidualna, ale jako człowiek, który ma być otwarty na zmiany, na reformy, na innowacje, na zmiany w świecie, które są potrzebne. Jednocześnie pilność tych zmian będzie także podkreślała buntownicza Lilith w znaku lwa. I z tą Lilith, jak wiecie, nie ma niestety żartów. Możliwe, że podczas nowiu globalnie pojawią się niepokojące wydarzenia, czy też radykalne, ekstremalne przetasowania w świecie. I teraz może być to nawet od marca 2023, później podobne jak do tego, co się wydarzyło w roku 2020, ale będzie to krócej, będzie to z inną intensywnością i ludzie z Plutonem w znaku wodnika będą zupełnie inaczej teraz reagować. Poprawy w świecie oczekujemy od maja 2023, kiedy Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji, przejdzie do ziemskiego byka. Teraz jest konieczne, abyście zdecydowali się, gdy planety wyruszą w bieg prosty, czyli i Merkury, i Mars, i Uran, do działania i wyjścia ze sfery komfortu. Inaczej niestety przeznaczenie będzie nas od marca wrzucać do bębna. Może właśnie teraz z
nowiem w znaku wodnika, wiele osób sobie uświadomi, co musisz zmienić w swoim życiu i pójdzie od tego nowiu za ciosem, aby wyrwać się z ograniczeń wszelkiego rodzaju. Tak naprawdę chodzi w świecie i w waszym indywidualnym życiu o autonomię, o samostanowienie, o uwolnienie się ze starych tematów i życie wolne, sprawiedliwe, niezależne, tak jak chcecie, aby każdy z nas czuł się wolnym człowiekiem. Potrzeba wolności i autonomii będzie wyzwaniem także w związkach wszelkiego rodzaju, czy to profesjonalnych, czy to prywatnych, ale także w przyjaźniach i w grupach. Tam, gdzie nie ma akceptacji, tam, gdzie nie ma zasady porówno, gdzie brak jest szacunku, gdzie pojawia się tylko mobbing, gdzie jest kontrola, gdzie jest zastraszanie, gdzie jest poniżanie innych, gdzie jest wyśmiewanie, czy też nawet pogarda, może dojść od 14 do 20 stycznia, do 23 stycznia pod wpływem Wenus i Urana do wstrząsów i rozpadów relacji wszelkiego rodzaju, ale także, uwaga, finansowych. Zamiast szukać się winy w innych, popatrzałabym na siebie i tutaj bym zastanowiła się, jak sobie wyobrażasz dany związek czy relację, czego potrzebujesz w danym związku, jak się czujesz w danej grupie, czy naprawdę otwierasz się na nowe osoby, czy starasz się poznać te nowe osoby, czy szanujesz inne osoby tak jak siebie. Dobrze by było słuchać serca i otworzyć się na nowe pomysły, na nowe idee, otworzyć się także na eksperymentowanie, co będzie bardzo ważne, tak? Dlatego że innowacja, postęp z Plutonem w znaku wodnika będzie niestety bardzo intensywna, a jeżeli nie, zastanowić się, czy z danej grupy, czy z danej relacji, czy danego związku, czy danego układu profesjonalnego powoli nie zamykać, wychodzić i maszerować swoją drogą. Wszystko uspokoi się 27, gdy Wenus przejdzie do znaku ryb i tutaj czuje się wspaniale, ponieważ jest nastawiona na pokój, harmonię, wrażliwość i ucieka od bezsensownych dyskusji oraz foków. Z Wenus w znaku ryb będziemy podejmować decyzje serca zgodnie z naszym wnętrzem. I na zakończenie przygotowałam, możecie sobie zapisać dobre i złe dni w styczniu dla wszystkich. Złe dni to niestety pierwszy i drugi, czyli kryzys w relacjach partnerstwa, tematy zazdrości, trudne tematy finansowe, ale także mogą wystąpić tematy lęków i strachów. 14-15 styczeń, niestałość, niewierność, podejmowanie za dużo ryzyka, czyli uwaga, 18 przejście Słońca przez Plutona. I zatrzymanie Merkurego to mogą być naciski, to mogą być konflikty, to mogą być także dramaty, tematy strachu, problemy w komunikacji, czyli uwaga, i 21 podczas nowiu w znaku wodnika, konflikt wartości, brak tolerancji, prowokacje, radykalne, nagłe zwroty akcji oraz tematy rozstania. Dobre dni dla wszystkich, też warto sobie zapisać. Czwarty, piąty, Wenus, Jowisz i Słońce oraz Uran przynosi miłość, radość, zadowolenie, nagłe, nieoczekiwane, pozytywne zmiany, szczęście, możliwe nowe przyjaźnie, super pomysły, super idee i na czwartego, piątego warto sobie coś zaplanować. Także warto sobie zaplanować coś na 8 i 9, otworzyć się na nowe. Bardzo dobry dzień na kreatywność, na ważne rozmowy, na pewno będą zadowalające, czy też układy. Podpisy może jeszcze nie, chyba że wcześniej chciałeś coś podpisać, to możesz, bo Merkury będzie w biegu wsteczny, na miłość, na spotkania, czy też poznania jakichś bardzo ważnych osób. I 24 i 25 Słońce i Jowisz, czyli szczęście, hojność, zaufanie, otwartość, nagłe, nieoczekiwane zmiany, czy też można otrzymać pomoc lub protekcję, także
pieniądze oraz 30 i 31 stycznia nie tylko zwiększenie siły, zwiększenie mocy, już wtedy będą wszystkie planety w biegu prostym, sił witalnych, że więcej czujesz się bardzo dobrze, ale także bardzo dobry dzień na jakieś zadania kreatywne czy techniczne, czy do załatwienia razem z Uranem, z Marsem i z Merkury. Można tutaj chodzi także o innowacje i unowocześnienia. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję. Jeżeli jeszcze raz życzę Wam dobrego roku 2023. Nie będzie lepszy, dużo lepszy od tego roku 2022. Życzę Wam miłego stycznia, spokojnego stycznia. Jeszcze raz zapraszam do konsultacji, zapraszam na warsztaty w Mielnie. Informacje znajdują się w opisie pod nagraniem. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.